Jedni proponują emeryturę w wieku 60 i 65 lat, inni wedle wykonywanych zawodów, a jeszcze inni mówią, żeby życie zawodowe kończyć kiedy się chce. Dzisiaj w naszym przedwyborczym cyklu mówimy o wieku emerytalnym i propozycjach lubuskich kandydatów. Opinie zbierał Jacek Dreczka. Na świecie żyje prawie 7,5 miliarda ludzi. W 2050 roku ta liczba ma wzrosnąć do 10 miliardów, ale wzrost populacji nie będzie dotyczył wszystkich państw. Na pewno nie Polski. Według prognoz za 35 lat Polaków będzie mniej o kilka milionów. Im więcej osób pracuje, tym wyższe emerytury, czy więcej do podziału dla przyszłych emerytów. Teraz na jednego emeryta przypadają 3 osoby pracujące. W 2050 roku ten stosunek będzie wynosił już tylko 1 do 2. Ta sytuacja to nie jest kryzys, to jest rezultat wielu lat zaniedbań, na przykład w polityce prorodzinnej. I tak na dobrą sprawę, wyż demograficzny lat 80. to jest ostatnia okazja, żeby tragiczną sytuację demograficzną poprawić. A im wcześniejszy wiek przejścia na emeryturę, tym krótszy okres gromadzenia kapitału emerytalnego i statystycznie dłuższy okres pobierania świadczeń. Myślę, że już jestem zmęczona, mam 44. No tak bym się czuła do 60 lat, żeby można by było pracować, nie? A później emerytura? A później emerytura jak najbardziej. Do 60 lat. Do 60 lat? Tak, myślę, że to by było optymalne. W 2011 roku ówczesny premier Donald Tusk, wygłaszając exposé, zapowiedział, że od 2013 roku stopniowo zrównywany i podwyższany będzie wiek przechodzenia na emeryturę kobiet i mężczyzn do 67 lat. Nie utrzymamy tego systemu emerytalnego, nie utrzymamy Polski na powierzchni wody w czasie tego sztormu, jeśli nie zdecydujemy się na ten bardzo twardy krok. Przed zbliżającymi się wyborami parlamentarnymi kandydaci Prawa i Sprawiedliwości zapowiadają obniżenie wieku emerytalnego dla kobiet do 60, a mężczyzn do 65 lat. Chętni mogliby pracować dłużej. Platforma Obywatelska chce bronić zmian wprowadzonych przez swój rząd. Polskie Stronnictwo Ludowe, podobnie jak Platforma, nie chce obniżania wieku emerytalnego, ale proponuje, by można było przejść na emeryturę po przepracowaniu 40 lat. Nowoczesna Ryszarda Petru jest za jednym systemem emerytalnym dla wszystkich i utrzymaniem granicy 67 lat. Kandydaci Zjednoczonej Lewicy proponują pracę do 67 roku życia albo 40 lat przepracowanych. Z jednej strony wiek 67 to wiek, który już obecnie egzystuje i nawet byłoby trudno cofnąć te ustalenia i w praktyce. Po drugie, musimy oddać wszystkim pokłon tym, którzy zaczęli pracę bardzo wcześnie. Kandydaci Komitetu Kukiz15 są za wprowadzeniem tzw. emerytur obywatelskich wypłacanych przez miejskie ośrodki pomocy społecznej. Pomysł zakłada też zróżnicowanie świadczeń. Nie może być tak, żeby ten sam wiek emerytalny miał górnik dołowy, który tam gdzieś w kopalni kopie, ciężko pracuje, jak sekretarka prezesa tego górnika. To trzeba zróżnicować, trzeba podzielić też na ilość dzieci na przykład w rodzinie. Partia Korwin ma inny pomysł na emerytury. Zawiera go w haśle, które brzmi: likwidacja składek ZUS, a Polacy pójdą na emeryturę, kiedy będą chcieli. Oprócz tego jesteśmy za utrzymaniem dotychczasowych umów, które państwo zawarło już z płacącymi składki, więc jesteśmy za przywróceniem tego wieku emerytalnego, czyli obniżeniem z dzisiejszych 67 lat do 62 i 65. Robert Anacki dodał, że jeszcze przed wyborami chce gruntownej dyskusji o gospodarce. Do debaty zaprosił Jerzego Wierchowicza z Nowoczesnej i Jarosława Porwicha z Komitetu Kukiz15. I kontynuujemy ten temat w informacjach lubuskich. Czas na rozmowę i nasz stały przedwyborczy cykl dotyczący wyborów parlamentarnych i poglądów kandydatów na sprawy ważne dla Polaków, ważne dla Lubuszan. A gośćmi są dziś Tadeusz Jędrzejczak, kandydat na senatora Komitetu Wyborczego Polskiego Stronnictwa Ludowego i Jerzy Wierchowicz, kandydat na posła Komitetu Wyborczego Nowoczesna Ryszarda Petru. Dzień dobry. Dobry wieczór, witam. A rozmawiamy dziś o tym, kiedy powinniśmy iść na emeryturę. Obie partie nie chcą obniżenia wieku emerytalnego, który wynosi 67 lat. Ale Polskie Stronnictwo Ludowe proponuje, by można było przejść na emeryturę po przepracowaniu 40 lat. To najlepsze rozwiązanie? To jest wyjście naprzeciw oczekiwaniom wielu środowisk, ponieważ bardzo dużo osób w Polsce w młodym wieku rozpoczynało pracę. Myślę, że ten przywilej przejścia po 40 latach pracy jest jak najbardziej słuszny. Tylko co z tymi, którzy zaczęli pracę jednak trochę później, z młodymi ludźmi, którzy teraz nie zaczynają pracy w wieku 21-22 lat, tylko po studiach i to też nie zawsze od razu na takich świadczeniach, które potem gwarantują im emeryturę. Tak, po to została dokonana reforma systemu emerytalnego, ta, która w tej chwili obowiązuje i ona w całości, i reforma, i przepisy ustawowe będą wchodziły w całość w roku 2020.
30. Również tym osobom zagwarantowane będzie przejście na emeryturę po 40 latach pracy. Nowoczesna z kolei inaczej chce jednego systemu emerytalnego dla wszystkich. Na czym ma to polegać to ujednolicenie? Co to znaczy równo dla wszystkich? Może jedno zdanie wcześniej. Ja się cieszę bardzo, że lewica SLD zmieniła swoje zdanie, gdyż w parlamencie, gdy była głosowana ta reforma bardzo istotna z punktu widzenia państwa, no byli zdecydowanie przeciw. Dzisiaj lewica poszła po rozum do głowy i przyznaje, że wiek 67 lat to jest wiek odpowiedni do przechodzenia na emeryturę. To dobrze wróży także przyszłemu parlamentowi, gdyż zapewne sprawa ta stanie na wokandzie Sejmu, gdyż wiemy, że już jest projekt pana prezydenta Dudy, który chce powrotu do poprzedniego rozwiązania, czyli 60-65. To jest prognostyk, że to rozwiązanie pana prezydenta nie przejdzie i bardzo dobrze, gdyż dla gospodarki naszej jest bardzo ważne, by 67 lat było tą granicą przechodzenia na emeryturę. Ale wracając do Nowoczesnej, gdyż to jest bardzo istotne. Nowoczesna chciałaby ujednolicić zasady przechodzenia na emeryturę, a także chciałaby ujednolicić, powiedziałbym, wszelkiego rodzaju, czy też nawet zlikwidować różnego rodzaju przywileje, które różnicują. Różnicują nas wszystkich, różnicują obywateli bez jakiegokolwiek... Zlikwidować dla wszystkich od razu? Generalnie stopniowo, ale generalnie trzeba dojść do tego modelu idealnego. Obywatele są równi, obywatele pracują tyle samo. Ktoś, decydując się na trudny zawód, na przykład jak zawód górnika, wie, co go czeka. Musi się zdecydować na to. Nie sądzę, żeby udało się do 67 lat pracować na dole, powiedziałbym tak, ale są różne rodzaje formy zatrudnienia w tym resorcie. Ale podkreślam, potrzebne jest ujednolicenie, uproszczenie systemu emerytalnego też. Jest jedna sprawa bardzo ważna, mianowicie sprawa rolników, sprawa KRUS-u. Do tego tematu zawsze wracamy i szkoda, że nie została ona rozwiązana. Ja przyznaję, że rolnicy dzisiaj z KRUS-u otrzymują zdecydowanie niższą emeryturę w granicach 1200 zł, przy średniej emeryturze w Polsce około 2000 złotych. Ale także rolników trzeba włączyć do powszechnego systemu ubezpieczenia, że nie było tego zróżnicowania. I paradoksalnie to będzie z korzyścią dla rolników. Rolnicy wtedy uśrednią tą swoją emeryturę do poziomu, który otrzymują ludzie, którzy byli poza zatrudnieni poza rolnictwem. I to są dwa tematy, dwa problemy, które trzeba załatwić. Nowoczesna chce uproszczenia, zrównania i podtrzymania wieku 67 lat jako tej granicy, do której można pracować, trzeba pracować. Chociaż przyznaję, że propozycja prezydenta Komorowskiego, by wiązać to z okresem zatrudnienia 40 lat, jest interesująca i być może dojdzie tutaj do jakiegoś kompromisu, jeszcze, ale na dzisiaj jesteśmy bardzo jasno określeni w tej sprawie. Inny pomysł ma PSL, proponuje również emeryturę obywatelską. Co to ja ma być? Ja chcę zaznaczyć, że wypowiadam się we własnym imieniu. Jestem zależnym kandydatem. Czyli nie popiera pan wszystkich pomysłów PSL-u, pomimo tego, że startuje pan z listy. Tak, nie popieram wszystkich pomysłów, ale też mam inne pomysły, które wzbogacają to, co proponują inne partie. Chcę powiedzieć, że propozycja 67 lat popierana w tych programach, które państwo przedstawiliście zarówno przez Sojusz Lewicy Demokratycznej, Zjednoczoną Lewicę, jak i Polskie Stronnictwo Ludowe, wynika z odpowiedzialności za państwo i za przyszłych emerytów i rencistów, ale i tych, którzy są dzisiaj jeszcze czynnymi pracownikami w naszym kraju. Jednocześnie uważam, że powinniśmy przebiegać głęboko reformie w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, dlatego że koszty utrzymywania i funkcjonowania ZUS-u wynoszą 3% sumy składek, które są zbierane, a w przypadku KRUS-u jest to 5%. W związku z tym trzeba wyeliminować z ubezpieczeń społecznych rolników te osoby, które tylko z tytułu posiadania niewielkiego areału ziemi korzystają z tego ubezpieczenia, które jest korzystne. I sprawa druga, niezbędnym jest to, ażeby w sprawie tak istotnej, jaką są emerytury, świadczenia emerytalne i rentowe w latach następnych, zrobić również reformę sposobu i wysokości pobierania składek na ZUS. Nie mamy tyle czasu, żebym powiedział, jak to wygląda praktycznie, ale powiem tylko dwie rzeczy. Po pierwsze, powinniśmy zwalniać osoby, które samo się zatrudniają lub podejmują pierwszą pracę przez rok czasu w ogóle z płacenia składki ZUS-owskiej przez pracodawcę i przez samozatrudniającego się. A w ogóle powinni. Przez rok powinni ci ludzie płacić, a żeby mogli stanąć na nogi. Te składki są dosyć wysokie, wynoszą i 1000, i 1300, nawet do 1300 zł więcej. Sprawa druga, dla mikroprzedsiębiorców powinniśmy obniżyć składkę ZUS-owską. Ona nie wpłynie bardzo silnie na dochody do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a jednocześnie spowoduje obniżenie kosztów pracy. A powinniśmy oszczędzać na starość? Powinniśmy oszczędzać na starość. Jak to zrobić? Mamy triferale emerytalne, prawda? Chociaż rozwiązanie, które zaistniało w ostatnim parlamencie, czyli likwidacja praktycznie OFE, była czymś moim zdaniem wysoce, nawet niemoralnym. I o to mamy wielkie pretensje. Nieetycznym całkowicie. Niemoralnym moim zdaniem było to pewne oszustwo finansowe.
w cudzysłowie oczywiście, bo nie oskarżam nikogo personalnie, ale uważam, że trzeba o tym pamiętać, głosując w tych wyborach. Trzeba pamiętać o tym, jaka to koalicja zrobiła, trzeba pamiętać o tym, żeby na te osoby, które pozbawiły wiele ludzi swoich oszczędności z OFE, po prostu nie popierać tego rodzaju rozwiązań. W ten sposób nie można ludzi traktować. Wmawiano nam, że jest to sprawiedliwe rozwiązanie, a było chodziło po prostu o przeksięgowanie i załatanie olbrzymiej dziury budżetowej wypracowanej przez ten rząd. To po pierwsze. Po drugie, ja się obawiam, że pan prezydent Jędrzejczak od dzisiaj może nie być kandydatem PSL-u z uwagi na to, że kwestionuje pan samo istnienie KRUS-u, panie prezydencie. To już kwestia, której nie będziemy tutaj rozstrzygać. Musimy niestety... I trzecie zdanie. Mówiłem o likwidacji KRUS-u, o jego głębokiej reformie. Ale Jerzy tej głębokiej reformy PSL też nie chce podkreślać. Komitetu Wyborczego Nowoczesna, Ryszarda Petru i Tadeusz Jędrzejczak, kandydat na senatora Komitetu Wyborczego Polskiego Stronnictwa Ludowego, jednak byli gośćmi Informacji Lubuskich. Dziękuję za wizytę w studiu. Kolejny